Legendy Kredowej Góry. Goście z Zabuga. Gdy książę Mieszko toczył boje o zachodnie i południowe granice swojego państwa, ziemię chełmską i inne grody, z kraju sąsiedniego najechały zastępy Waregów pod wodzą pogańskiego kniazia Włodzimierza, prawnuka wikinga Ruryka, siejąc śmierć, pożogę i zniszczenie. Na długie lata przyszło ludziom spod chełmskiej góry płacić daniny okrutnym Waregom z Kanugardu, stolicy Włodzimierzowego księstwa. Kiedy książę polski Mieszko umarł, schedę po nim przejął syn jego, Bolesław Chrobry, przyjaciel świętego cesarstwa rzymskiego i brat cesarski, ryczącym lwem zwany. Wciąż jednak zajęty wojną na zachodzie, misją chrystianizacji Prus, kanonizacją świętego Wojciecha męczennika oraz staraniami o koronę królewską, zabiegał o spokój na wschodnich rubieżach państwa. Przeto jedną ze swych trzech córek wydał za Świętopełka, jednego z 12 synów ruskiego kniazia Włodzimierza. Zatem pewnego dnia do grodu na Chełmskiej Górze przybył z Gniezna orszak weselny polskiej księżniczki. Niepewna swego losu w obcym kraju, pełna obaw, patrzyła z wałów grodu na wschód, skąd miał przybyć wybrany dla niej Świętopełk, którego miała w Kanugardzie poślubić. Słuszne były jej obawy, bo istotnie wkrótce po ślubie na skutek intryg na ruskim dworze została wraz z mężem uwięziona. Po chrzcie swoim i Rusi wielki kniaź ruski Włodzimierz, tegoż czasu, gdy i po innych miejscach rozmaite domy Boże buduje i funduje, wystawił i na Chełmskiej Górze cerkiew Boga Rodzicy. A w roku 1001 cudowną ikonę Matki Boskiej od greckich cesarzów z Konstantynopola przywiozła do chełmskiej świątyni cesarzówna Anna, żona kniazia Włodzimierza. A kiedy umarł kniaź ruski Włodzimierz, na stolcu ojcowskim i dziadowym w księstwie ruskim osiadł syn jego, dumny Jarosław, który nie dbał o przyjaźń z polskim księciem. Zatem książę Bolesław po zawarciu pokoju z cesarzem niemieckim w Budziszynie wrócił w te strony ze swoją drużyną. Oto u podnóża Chełmskiej Góry szły na wschód sprzymierzone chówce polskie, niemieckie i węgierskie, kierlesz śpiewając, a silny głos grzmiał w pułku ich. Stanęli nad rzeką Bug w grodzie Wołyń, na wysokiej skarpie przy ujściu rzeki Huczwy, w miejscu do dziś zwanym Królewskim Kątem. Zaś Jarosław, zebrawszy Ruś i Waregów i Słowien, poszedł przeciw Bolesławowi i przyszedł ku Wołyniowi. I stali po obu stronach rzeki. I miał Jarosław wojewodę imieniem Budy, który począł lżyć Bolesława, mówiąc: a ty znieś za sztum! Idź sióda! A to przebodziem brzuch twój tołsty! Był bowiem Bolesław wielki i ciężki, że i na koniu ledwo mógł siedzieć, lecz był roztropny. I rzekł Bolesław do drużyny swojej: jeśli was ta obelga nie obraża, to ja polegnę sam! Wsiadłszy na koń, wjechał do rzeki, a za nim wojsko jego. Jarosław zaś nie zdążył uszykować się i zwyciężył Bolesław Jarosława. Jarosław zaś zbiegł do Neugardu, zabierając z sobą córkę Bolesława, żonę swego brata Świętopełka. Zaś Bolesław bez oporu wkroczył do wielkiego i bogatego miasta Kanugard. Wracając do Gniezna, Bolesław zabrał skarby i bojarów Jarosławowych i 9 sióstr jego, a wśród nich także Dobroniegę, przyszłą żonę późniejszego króla polskiego Kazimierza Odnowiciela, matkę króla Bolesława Szczodrego. I mnóstwo ludzi uprowadził ze sobą, a grody czerwieńskie oraz ziemię chełmską zajął dla siebie. Znów polska załoga obsadziła gród na Chełmskiej Górze, którego wały książę Bolesław kazał umocnić jeszcze ostrokołem. I był w całym państwie polskim pokój i dobro, bogactwo i wesołość.